Dzięki, działa. Dark Souls 1 to kurde. Bo ten jest tak, jak się też ten. To się nie zagni. No jak to? Czytaj głos. Nie chcę być bez czatu na streamie. No, no, a wiem na bardzo ciekawego streama. Co? A tu w Kubiksu się dzieje to, że demo. Ten. Jest troszeczkę męczony przeze mnie. Nie, ten. Ze ścianami najgorsza walka jest z kamerą. No. Naprawdę. Nawet nie ze sterowaniem, kamerą po prostu. Kamera, najgorsze nie jest kamera. Nie input lagi, nie to, że coś nie wykryje, kamera. Znaczy, że nie wykryje, to też zabija często, nie? Na posie. Chociaż. Dark Souls 1. Nie, łatwiejsze byłoby w dwójce, bo tam jest najwolniej w ogóle, nie? Ta, ale dwójka nie działa. Ale Dark Souls 1 lepiej znam, jeśli chodzi o powtór. Gunder, mówię, dla mnie Gunder był problematyczny, jeśli chodzi o drugą fazę zawsze, bo. Ja nie widzę tego, co on robi. Ja nie znam tych ataków. W sensie nie potrafię tego ogarnąć. Drugi etap trójkąt wraz z przeciwnikami to jest dla mnie obłęd jakiś. Czekaj, no nie zrobił. Czekaj, to ja zanim pobiegniesz dalej, bo gra jest trochę za głośna. A ty jak grasz tak głośno, to później w OBS-ie ściszasz sobie, dajesz minus ileś do ciebie? Nie, ja się słyszę, ja jestem głuchy. Ale czy w OBS-ie, żeby ludziom tak nie rozwalało? No. No i to jest nadgra, a nie kurde jakieś Dark Souls 3. Najłatwiejsze rzekomo. No dla mnie trójka jest najłatwiejsza. No właśnie mówię. Nie, a to akurat do jak się śmieję do community. Bo zazwyczaj trójka jest uznawana za najłatwiejszą. Ale jak były top 10 najtrudniejszych bossów, to ze wszystkich Soulsów, to trójka najczęściej się pojawiała. To najwięcej osób też grało. No. To nie jest ten przycisk. Nie do końca. Dobra, musisz tarczę ustawić. W ogóle nie będzie ona. Po co ci tarcza, jak nie masz bloku? Nie będzie ona do użycia nawet, nie? No. To zostawmy na razie. Moglibyśmy blok ustawić generalnie, ale. No a pod co to zbindujesz? Pod start. Nie róbmy tego. Nie no. Okej. Okay. Dwójka najłatwiejsza. Dobra, ale miecz zmień, nie? Co tam się na czacie dzieje, Hugo? No. I know nothing. Dawaj, Hugo, interakcja z czatem. No ale nic się nie dzieje na czacie. Jak się nie dzieje, jak widzę, że coś jest? Dla mnie dwójka jest najłatwiejsza, no powiedziałem. A, myślę, że to twoje było. Nie. Emilia mówiła, że dwójka nie trafiasz. Musisz puścić w przód. Tak. No to jest i tak interakcja, więc to wiesz. To może ghostować. Może. Góra taka sztywna. Wy nawet nie wiecie, jaki to jest ten. Mi trochę czasu zajęło. Ale co? Derion pisze, że podoba mu się, jak twoje nogi są takie. Tak pracuje, a twoja góra jest taka sztywna. Rozluźnij się. Nie, jestem spięty, bo. No, się pamiętaj o kuli. Nie będę się gibać, nie? Muszę być lewo, sztywny. Lewo. Muszę balansować na tym, nie? Wiem, że Lua gra w taki sposób, że ona ma krzesła koło siebie i podpiera się o krzesła, żeby łapać równowagę. No tak, no bo wiesz, jak tak robisz co chwilę, takie jakieś rzeczy, no nie możesz być tak luźny, nie? No i to jest problem. Ale to nie jest głupie w sumie, albo najlepsze jakbyś wiesz co miał, takie relingi, ona później też miała też takie relingi. No, do ćwiczeń takie, to by było najlepsze. No ale ona jest też. Ona była baletnicą wcześniej, więc. No, tym bardziej zmienia postać rzeczy. Ja akurat mało w balecie się udzielałem, to znaczy w ogóle. Nie? Więc. No, balecisz widać. Myślę, że to dobrze. Dobra, spróbujmy teraz jakoś. A, no tak, musimy zejść z tego, bo to jest kwestia interakcji. Najgorsze to będzie jedynie dojście do bossa, aczkolwiek w trójce było też wkurzające. Tu nie jest okazji, żeby zginąć jakoś głupio. Oni nie przyjdą, nie? Nie. Jeszcze. Trigger jest, z tego co pamiętam, na wschodnim przejściu. Nie, już jest, biegnie. Mhm. Patrykowski ci wita. Cześć Patrykowski, dobry wieczór, dzień dobry w sumie jeszcze. Dobra. Teraz jest tu sobie tyle.
W tym tempie to stracisz życie. No chyba tak. Zrobiłem select. Aha, fajne leczenie. Oh, wait. Nie ma leczenia ustawionego, czad! Ups. A, użyłem. Fuck. To musi zostać hitę. Dobra, to nie będzie ciężko. O, patrzcie. Bo wystarczy, ładnie poprosiłem demo i już umiera. Jest, podło. Chociaż ci puści, też będą straszni z tymi combo. Derion pisze... Powiem tak, przyjemnie się to ogląda według mnie, ale na wszelki... na wszelki... Mówię, że nie masz zamiaru podejmować się do maty. No, de front wystarczająco. No ja... No, de front myślę, że jest do zrobienia na macie. No, hit run... Okrawa o bycie niemożliwym. Weź w ręce. Bo w ogóle był w jednej. A wiesz, że w trójce przykładowo bardziej się opłaca. No, hit run jest niemożliwy z uwagi na opóźnienie i na to, że zawsze coś ci później taki ci nie wykryje. Mata. Nawet jakbyś miał jakąś super, to i tak nie trafisz, zawalisz się, zmęczysz się. No, bo to jest męczące, jakbyś miał na raz to zrobić, to już w ogóle. Nie, tam. Ale w trójce przykładowo znacznie więcej. Czemu? Czemu to nie zdzieliło? Czad? Ojej. No, okej. Okay. Co? A, zachował Estus. Nice. Po patrolach jeszcze. No tak, to jest problem. O, to ciśnie. Problem z namierzeniem teraz, że... Ładny roll. Że te dwa estusy na pustych mu poszły. O, nie trafił. No nie, rolowałem. Przecież rolowałem czat za pierwszym razem. Ej, to jest kurwa, to jest wyczyn, nie? Mówię, nice. Kundry był problemem w sumie. Lecimy dalej. Problemem. O! Nie chcę już robić shota, będzie to do owoców rzucić. Pierwszy raz! A w owocu i tak zostanie wybrane, nie wiem co. O, to teraz możesz zatańczyć Conquer na zwycięstwo. Zostanie wybrana losowa karta z Hearthstone. Hej, S84. Dzień dobry! Hej, Sla... Nie, ale czasami no z tym balansem może być ciężko, nie? I teraz jest na przykład śmieszne, że muszę iść. Spadniesz. I w odpowiednim miejscu zatrzymać się, o. Dobra, skip. Na kraw dużo było, nie? Ja sobie skipa zbindowałem gdzieś. Cześć, czat! Witam serdecznie wszystkich. Teraz nowe lon. Bez tej, bez chwilowej klątwy jeszcze. Musisz teraz zrobić, nie? Mhm. Dobra. Teraz mnie. Co się dzieje z kamerką na czole? Generalnie kamerka na czole tak robi, bo jest ustawiony. Jest ustawione kluczowanie z green screena. Teraz nie będzie. Włączyłeś sobie blok stały. To brzmi jak plan na pewno. O, nie, za dzięki. Nie, no to był nie do zrobienia. Dobra, Hugo, możesz mi poziom wbić. Dawaj co? Wszystko w... Myślę, czy ustawić broń. A dobra, daj życie, bo broń nie będziemy iść. Tak, nie będziemy pobronić. Po miecz Gravelorda nie pójdę. Ty, a jedynkę to byś przeszedł na macie, nie? No, pewnie tak. Dopóki byś nie dobiegł do Capry i nie walczył z... Z dwoma psami. Ale wiesz co? Capre to... Na tanku bym jakoś zrobił. Albo znaczy jakbyś się pomęczył, ustawił sobie sterowanie kamerą też na macie, ustawił się w odpowiednim momencie, wszedł do opcji później sterowania i zmienił kamerę. Nie!
To jest właśnie to, że wiesz, jakby instynktownie chcę zrobić po skosie, ale wiem, że nie można, nie? No, przeszedłbyś to, nie? Przeszedłbyś to. Mhm. A, przeszedłby, nie? Przeszedł. Kiedyś tak. Jasne. Ja pierdzielę. Gdzie szoty? Halo? Czemu nikt nie zrobił szota, jak temu pokonał bossa? Czemu jest tyle osób i nikt nie zrobił szota, no? Zawiodłem się na was. Ty zrobisz szota z pokusy. Ja to zrobię z archiwum. No. I to ty będziesz wymieniony w filmie. Tak, jako... schaboszczek. Uuu, dziwne. To jest dziwne, no. Ale nie, żeby nie było, pokonanie choćby bossa tutorialowego jest... Czymś to mnie cieszy już, szczerze. A. To już, ale jest niesamowita satysfakcja, nie, z tego? No. Kiedy wiesz, jak trudne to jest i... Oj, nie tego. Przecież to jest mega trudne. Tamten... Wiesz co, to jest problem teraz z namierzaniem w Dark Souls 1, bo tutaj namierza mi tego, na którego kamera jest bliżej, jak patrzę, nie? No wiem. Tego. Wiesz, ja... To pod tym kątem jest gorsze w Dark Souls 1 niż w trójce. W sensie trudniejsze, nie? Nice. Dzięki. No, Taurus może będzie, nie? Tak, tylko że trzeba tą drabinką nie wchodzić i go pokonać. Ja chyba, jak robiłem test jedynki, to pokonałem Taurusa. Też? I dalej nie... A bo ty nie przeszedłeś jedynki? Nie. Ja myślałem. Nie, bo zacząłem... O Jezu, ale wiesz co sobie teraz wyobraziłem, Ugo? W Sekiro zacząłem grać. Wiesz co sobie wyobraziłem? No. Łoże chaosu na macie do tańczenia. No i to jest ten mój główny powód, dlatego nie chcę się zabierać za jedynkę. No. Gdzie trzeba manewrować między dziurami, szybko rolować i co chwilę spadasz w przepaść i tak giniesz. I wszystko na nic. Thank you! Dark Patriarch, dziękujemy za followka. Ja bym ze stusa w ogóle, coś może wyleczę. Zaraz ognisko będzie. Tak, widziałem decyzję, że, pisać ten... Wiem, że zostałem jakiś tam... Ale łoże chaosu na macie brzmi jak hardcore. Myśli... O! To było dziwne, ale w sumie spoko. Mówiłem ci, że jak interakcja, to czasami no, łapie ten i załapało ci po prostu loka od razu na przeciwnik, który cię atakował. A to w trójce też tak jest, że otwierałem drzwi, to łapało mi lok. I łapie na tego, co... Tak, bo chciałem sobie kamerę centrować i to... To będzie ciężkie, bo dużo tutaj. I wyobraź sobie, że właśnie ten katedra, o której mówiłem, no, zalokowało mi kamerę na strażnicy grobu, jak otwierałem drzwi i marłem na SL1 tam przebiegając. Boże. Oj, byłem smutny, bo tam dobiec do tego momentu to było straszne już. To co, czas? Składamy się na matę dla demo. Nie. Dlaczego nie? Nie. Thank you! Otus Game. Znaczy, szczerze, na razie nie, bo mam jeszcze inne wyzwania w planie. I chociażby to w trójce chcę skończyć, co robię na SL1. Bez ekwipunku. Bez przedmiotów jednorazowych, bez rozwoju postaci i po prostu no bez niczego, bez skilla też i bez pierścieni, a dużo ludzi na SL1 robi pierścienie, praktycznie tak, pierścienie dają ci bardzo dużo. Bardzo dużo, no możesz chociażby z lepszej broni już korzystać, nie? No ten topór Dragon Slayera jest niesamowity. Dragon Slayera, ten... Thank you! Zaczęła, to były te... Bangayo! Hejko! Podwójne takie... Ostrza przecież... Trylogia, no trochę się opóźni przez to, że demo wygrał zakład ze mną od Sekiro. A, Boże, źle robiłem teraz. Co? Umierasz. Matę sobie przesunąłem trochę. Umierasz. Serio? Co ty gadasz? Easy chat. Wszystko jest pod kontrolą. Chyba. Ale powiem wam tak, wy czat nie macie tego połączenia, że widzicie całego demo, widzicie jego nogi albo górę. Ja widzę całość, jak on po prostu balerina taka, nie? To jest jak capoeira tańczył. Albo... Postać kopnęła akurat. Albo bardziej jakbym stepował czasami się czuję. A to mi... O Boże. Niektórzy mi mówili, że to moja gra wygląda momentami jak stepowanie. No serio? W których bossach. Cześć, Bangayo. Ugo, musisz czytać. Czytałem! Jeszcze głośniej. Czy możesz mi użyć człowieczeństwo? Nie wiem, czy mam w sumie.
Chyba nie. Masz. Dobra, użyj. Dwóch, no. Dzięki. Teraz... Help me, step demo. Tak. Proszę mi odwrócić pustkę i rozpalić ognisko. Ile już gram? Grasz już... A, włączyłeś nagrywanie, widzę. Na Dark Soulsa. A to przypadkowo. Serio? Tak. Jakimś skrótem musiałem to odpalić. Godzina 20. Okej. Okay. Ale żebyś skrótem nie zamknął streama, bo tam gdzieś pod jakimś chorym przyciskiem jest, wiesz? Dlaczego coś takiego masz? Nie wiem. Jest sterowanie streama demo jest powalone. Ja tu mam scenę, gra, alerty. Demo. Tu cel donate, ostatni sub, czat, kamerka, druga kamerka. Ja mam takie what the hell. Adam Grabu, raz, dwa, trzy. Dziękujemy za followka do demo. Dzięki wielkie. Najważniejsze w DLC 3 SL1 z pierścieniami jest pierścień kapłanki dający ci możliwość korzystania z łez. Jakich łez? Czekaj, jaki pierścień? Bo się skupiłem, żeby nie spać. Pierścień kapłanki. A, wiem. Które? Tears of Denial. No, not bad. Boże. Teraz ci zlukuję na nim. Albo i nie mogę. Już nie chcę nawet. Nie próbowałem nawet już, wiesz? Mhm. Naprawdę demo ma mega profesjonalnie przygotowane scenę. W ogóle teraz technikalia moje będzie mógł opowiedzieć. Ja to wszystko skopiuję teraz od siebie. No to jest, wiesz, ułatwia. Wiesz co, no, jeżeli coś wygląda na chaos na początku, chaos, to znaczy, że jest Demon tego Hunter dużo, ale to ci ułatwi później klimat tego. Chaos Demon Hunter, dziękujemy za followka dla demo. Sporo z tych followków ci się wpadło. No? Nie! Kurde, no nie! Pierwsza śmierć, nie? Pierwsza tak, śmierć. Pierwsza śmierć. Nie pierwsza, spadłeś w przepaść. A jo, ale pierwsza od przeciwnika. Ugo plagiat, najwyższa forma uznania. Oczywiście. To się nie nazywaj tego plagiatem, Kroger. To się nazywa inspiracja. Artystyczna inspiracja. Artystyczna inspiracja, dokładnie. To tak samo jak... Thank piosenki, you! Są podobne, też jest... Sulix. Inspiracja. Dziękujemy za followkę. Rol nam macie... O! To miła niespodzianka. No nie, no jeszcze się tak kurde musieli rozdzielić, nie? Dobra. Hej, Delta, witamy. Myślę, że to są wszyscy. Streamek Feti jest od godziny 20 minut. No, tak zaczęliśmy w miarę punktualnie, tam już ustawialiśmy coś, bo tam się wykrzeczyło. Ale dość... Hej Mike, chłopca odpalił. O, umierasz. Nope. Hej Mike! Ugo żyje, serio, to jest prawdziwy Ugo. Tak. Generalnie przebieganie do tego bossa będzie dramatem. Trzeba będzie zawsze z nimi walczyć. To właśnie dlatego myślałem, że dwójka będzie najłatwiejsza na macie. Jeszcze z tego powodu, gdyby działała. Bo możesz dwójka wybić przeciwników. No. Dlatego nie działa. Potwierdzone info. No, racja, no. Miałbyś ją czystą lokację. Trwałoby to wieki, ale byłaby najłatwiejsza. Bo tak, tylko z bossami byś walczył później. Tak, no, tak. Poza jakimiś tam... Poza reniferkami. Kryptom nieumarłych. Reniferki można wybić, ale krypta nieumarłych chyba jest jedyną lokacją, co? No tak, bo oni się respią. O, ale combo dostałeś. Bo tam nie mogą się przestać respić, prawda, czat? Nie, tam się nie przestają respić. To jest jedyna tak lokacja, czy chcesz czekać? Gdzie się... Wydawało mi się, że reniferki się respią w nieskończoność. Nie, na 100% nie, bo na wyzwaniu je wybiłem. Tak? Tak. Wow. Lamujemy zrobić SL1-0 śmierci na macie, to jest praktycznie... To okrawałoby cię niemożliwym. Czy to jest możliwe? Jak najbardziej, ale są tacy przeciwnicy, którzy po prostu powodują, że to jest czysty masochizm. W trójce to są, to jest przykładowo Aldis czy Braciszkowie. Albo Książę Demonów. Znaczy, Książę Demonów o dziwo nie jest trudny na macie jakiś, bo... Każdy boss, do którego możesz, jakim wiem, rolować do niego, no, pod niego, jest on w miarę łatwy. Aha. A idealnie jest właśnie na demonach rolować pod nie. Nie masz interakcji. No. Więc to powoduje, że tam masz naprawdę... To jest dobrze... Nie!
Big brain! Znaczy tak, w dwójce możesz wejść do przymierza czempionów i wtedy masz nieskończoność przeciwników. No ale chyba nie o to chodzi, żeby sobie utrudniać jeszcze to, nie? Ale jak potrzebujesz jakiegoś dropa? No. Jeśli tak, to można. Hrogar 15 killach się nie odradzają przeciwnicy w dwójce. Musisz zabić jednego moba 15 razy i wtedy się przestaje respić. Mogłem się na sportowo bardziej ubrać w sumie, byłoby wygodniej. Mogłeś. Dzięki za info. Ale ja przyszedłem się pośmiać z ciebie. Boże. Odlokowało ci kamerę. No, zastanowiłem. Każdy przeciwnik, który ma tendencję do odblokowywania z ciebie kamerki jest mega trudny. Nie wiem jak to wygląda w jedynce, kto tam odblokowuje z ciebie kamerę. Chyba nikt. Poza dinozaurami w Bed of Chaos, z którymi nikt nie walczy. Wiem, że w trójce przykładowo Aldrich odblokowuje... O, ci na drodze krzyżowej też odblokowują jak skaczą. Kto? Kraby chociażby. Nie, ale wiesz, to możesz przebiec, ale z bossy przykładowo Aldrich. Aha, odblokowuje Pontyf, odblokowuje... No, w sumie Old Demon King odblokowuje. Ale Crystal Stage też. No tak, ale masz tam taką przerwę, że ten. Nie. Nie! Kurde! O Boże, na samym końcu praktycznie. Ty, ale z tą kulą będzie ciężko. Bo trzeba tam skręcić ten koniec jeszcze. Tak, to jest kulą. I nie spaść w przepaść jeszcze. No, nie, dla mnie możesz spaść. Ban! Dobra, idziemy powoli. Ja mam wrażenie, że temu chyba jednak użyję tego młotka, który przedstawiłem. Ja zastanawiałem się, po co on mu był, ale już chyba wiem. Jeśli mówi się to. Uuu go. Myślisz, że mogę przejść? Co się chcesz? Mogę przejść, myślisz? Nie patrzę, nie walczę z nimi? Myślę, że to, jakbyś to dobrze zrobił, to tak. Myślę, że jednak stanie pod... na moście pełne wybuchających bomb jest... średnio. Jednak przeszli. Okej. Okay. Jaki link? Adamu? O Boże. No, idzie ci nieźle. Do streamu. Zależy gdzie jesteś, Adam. O no. That's the problem. Dobra, będziemy się napierdzielać z nimi tutaj, ale myślę, że źle nie będzie. W sensie stracę mniej niż bym przez tą lokację przechodził. Imo. Wszystko będzie z PPG, czyli wiadomości będziemy czytać nagłówki. 20-kilkuletni mężczyzna zabił innego mężczyznę używając młotka. To wszystko spowodowała gra komputerowa. Jak zawsze. Pamiętajcie, wszystkiemu są winne gry. Filmy... Temu, że tutaj jesteście i poznaliście super ludzi, każdy człowiek, który kogoś zabił, pił wodę. O ty no. Dobra, no przejedzie mnie chyba ta kula, nie? Spróbowałem patrzeć. Sorry. Ja próbowałeś trafić? Próbowałem. Coś tam powiedzmy. Pamiętaj o jaszczurce, że to jest. Na pewno ją zabiję. Ugo, na pewno ją zabiję. A myślisz, że co ja robiłem na swoje... Że jak ja zdobyłem ostry klejnot w DS3 do swoich tych... Ja bym musiał się cofać po tą jaszczurkę. No, nie będę się cofać po nią. Ale spróbuję. Ja przykładowo prezencik... Uważam, że gra... Prezencik napisał, że dziś ma to granie na bananach. Ja osobiście granie na bananach, czyli generalnie na jedzeniu, mnie nie kręci. To już mówiłem o tym demo. No, to one jest. Że to wcale nie jest aż takie trudne. Bo można naprawdę zbindować sporo przycisków pod to. Jest po lewo od to. Bardziej, nie? Chyba w tej pierwszej. A to jest trochę takie marnowanie jedzenia. A nie wyżej? Ja nie wiem, czy nie jestem już na tym piętrze. Przedłem chyba wyżej. Wyżej. Myślałem, że już szedłem, ale chyba się tak. O Boże. Chyba się tak dłuży na tej macie wchodzenie w takich w zakamarkach. Tak, jeśli Adam dzisiaj jesteś pierwszy raz na streamie, Adam naprzeciwko Foggate to było. No, to tutaj będzie. Tu. To, no, chyba idealne, nie? Ale co?
pierwsze wpadnięcie na twojego streama. 217 osób! O. Co? No. Ile jest osób teraz? 217. Żartujesz sobie? Nie. Witam serdecznie wszystkich. Tutaj są różne dziwne wyzwania, ale niekoniecznie takie zawsze. Ej, za pierwszym będzie, może. Nice. Ekspert poza kadrem to Ugo, na Twitchu Goroszczak. Tak. Albo Schaboszczak. Uguś. Albo... W sterowaniu głosowym słyszałem prezencik, myślałem nad tym, ale to jest mój bardzo odległy plan. Moim następnym planem jest kupić bongosy od Donkey Konga i grać na tym. Boże. Co? Ale to byłoby zło. W sensie... Byłoby łatwiejsze niż kierownica. Tak. Bo, no. Musisz bardziej rozplanować kolejność chyba, żeby to progresowało. Na przykład możesz zagrać myślami. Czym? No właśnie. Myślami? To będzie trudne. Nie no. Na gitarze... Są takie programy. Możliwe, Bartek, że będę pożyczał gitarę od Guitar Hero... Ten, jak musisz nie klikać schodzenia w dół, żeby się zaśmiechiwać. No tak, dobra, ale są. Dobra. Jakby to zrobić? Wyleczyć się czy nie? Moim zdaniem nie musisz teraz. Przeżyjesz chyba. Chyba nie warto, nie? Ja bym pobiegł, striggerował go i nie zlokował kamery, pobiegł do drabiny. Jak się pojawi, to bym po prostu się po triggerze od razu... do... Thank you. Słychać, słuchajcie, z wrażenia padła kamera i mikrofon aż poleciał, ale mamy drugiego bossa za pierwszym razem! Woo! Jebaniutki, nie? Przepraszam, nie przeklinać, to stream ze mną. Dobrze, spokojnie, Ugo. Przecież możesz. Nice. Kurwa. Nice. Mamy bosików dwóch za pierwszym. Lecimy po Gwyna dzisiaj, czat. Te szalone. Nie, aż tak nie można. Ważne, tylko trzeba dobrze trafiać. Oh god. Nie, no pewnie można, ale ja bym się połamał chyba. To co? O! Gargulce! 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 Co? Ugo! Ju! A! Mer! You know? Cześć czat, witam serdecznie! Gramy się na macie, jakby ktoś się zastanawiał, co ja w ogóle robię, dlaczego, to jest Ugo, czyli Ugo Roszczak, którego nie widać, bo jest poza kadrem. Może być w kadrze w ogóle, halo. It's me, Mario. Ugo. It's me, Ugo. Dzień dobry, dzień dobry. No, ale... ale będą szoty, coś czuję, tak? Na ekranie to teraz nie jestem ja, jakby co jednak. O Boże. To jest dobry stream, nie? Tak, Sekiro też się zgadzam. Dokładnie. Nie wołaj go lepiej, bo on zaraz jak się odpali. To nie będzie co z nas zbierać na streamie. Ale to odpalę specjalny combo, tak, nazywa się połamanie nóg. Jak się to
Aha, tu jest tu bardziej, dobra. Ty powinieneś teraz, wiesz, play the song, cool. Ale to co, składamy się na matę dla demo, nie? Nie, czy nie? Nie, nie, na razie nie, jeszcze inne wyzwania. Dlaczego, nie? Ale kiedyś... Ale w ogóle tak, czy też ten 254 osoby? No. O nie, odmówiłem mu, Ugo, to twoja wina. Moja wina? No. A... No ty jesteś leniwy dla Solera. Można korzystać z koopa na tym? Czy nie? No i tak. Można czy nie z koopa? No dlaczego nie? Okej. Przecież nie ingerujesz w grę. Nie ingerujesz netcode ani cheat. O Boże, czemu znowu było na nie? Bo ty klikasz. Ale w sensie... Dobra. Niech minie, bo zaatakujesz go. Dwóch bossów za pierwszym razem padło. To jest niebywałe, nie? Mister from Mordor. Serio. Dzięki bardzo za followa. Witam serdecznie wszystkich. Powiem wam tak, to jest stream, który przejdzie do historii, jak każdy zresztą. Ale Ugo powiedział, że ma być na YouTubie. No wrzucimy to na YouTube chyba, nie? Wrzucimy Dark Souls'a 1 na YouTube'a. Wrzućmy obie. Trójka nic się nie działo. Trójka był boss przez godzinę. No o to chodzi, żeby ludzie się pośmieli. Ale to jest nudne. Hodor 330. Teraz jak jest progres, to jest 200%. Dzięki za follow. Ale możemy... No, wchodzisz do archiwum i tam masz normalnie przycisk, tak samo jak na streamie, że... Jak jest ten przycisk, jak się nazywa? Przytnij. Po polsku jest przytnij. Aha, przytnij. Mike po prostu demo bardzo źle szła trójka. Znaczy... Nie umiał pokonać Gundyra. Gundyr. Ja drugą fazę, ja bez bicia powiem, druga faza Gundyra to jest kosmos. Nie ogremiej. Ja, Mike, zrobiłem tancerkę na SL1 na macie, więc ja mogę być... Ja mam prawo się śmiać z demo. Jeszcze. O, super leczenie, nie? No, takie wiesz, potrzebne i w ogóle. Ale teraz byłby przypał, jakbym zginął, bo musiałbym to wszystko przebiegać znowu. Fakt, że bez bossa, no ale... W sumie na koniec powiedzieliśmy, że odpalimy tam jakiś jeden albo dwa boss fighty. Jakieś takie dalekie, nie? Tak, albo odpalimy może tancerkę z SL1 i... Dobiegniesz do niej? Nie, no nie dobiegnę. Czy mogę spróbować? Czekaj, bo teraz jest ważna rzecz, nie? O, drabiny są straszne, nie? No. Oj, drabiny są straszne. Nie skacz. A, wystarczy, żebym przyciśnię, okej. A, czyli to nie jest... Na macie nabieżanie przeciwników to jest jedyny twój sposób sterowania kamerą, Adam. Tak. To jest takie toporne. Możesz iść albo... Jak w Dark Souls 1 rolować możesz. Czy możesz iść po krzyżyku, albo na skosy jeszcze. Znaczy to jest więcej niż przy... ten. Bo jak namierzysz... To możesz tylko na cztery kierunki w jedynce. No, jak namierzysz. Tak, jak namierzysz. Weź ten level. A. Znaczy dajemy casualowo witalność, żeby to miało sens, bo ja sterowania nie ogarniam totalnie. Tak do 20 byśmy tą witalność dali, potem myślę, że w siłę, żeby w końcu zmienić broń też jakoś. Abyśmy raczej chcieli zmienić broń, niż grać z tym. Ale swoją drogą, żeby nie było demo idzie w tym... Póki co demo idzie świetnie. I to pokazuje, że Ugo jest obiektywny, bo w Dark Souls 3 kisłeś ze mną. Tak. Samowicie. Ale naprawdę idzie demo świetnie, jedynka. To jest naprawdę, to jest pieruńsko trudne. Żeby nie było, to jest pieruńsko kuźwa trudne. Powinniś, wiesz co, Ugo, zrobić? Otworzyć w Warszawie punkt, gdzie gra się na macie do tańczenia w różne gry i ludzie by przychodzili. I jeszcze do nigdy by nie wrócili tam i to byłby biznes na życie. Na pewno. Ale to byłoby dobre, no. Czekaj, w ogóle zbejtuję go, żeby mi duszy trochę dał jeszcze. Dalej. Okej. Okay. O, tu będzie fajnie, nie? To super miejsce, no. Musisz się... I teraz w lewo. I ześliznąć się po tym. O Boże. Steve czynniku ładny do szarego nigdy nie zasuwał. O tak. No ten Steve jest fajny, ale to jest chyba zależne z 84 ten, bo ja też mam go na szaro. Więc jeśli jest mobilnie, to chyba jest szary nick, a normalnie na kompie ma inne kolory. Lecz się lepszy.
Ale to wiesz, myślałem, że z YouTube'a po prostu pokażemy te walki zamiast ten. A możemy tak zrobić, no. Chociaż ja myślałem, że na przykład na żywo dobiegnę cię do tancerki i będziesz nią katował tam. Ty można dobiec, tak, że dobiegniemy, pokonamy Worta na padzie normalnie. Boże, najgorsze. Nie, pokonamy Worta na padzie. Thank you. Czas no, teraz najgorszy. Cześć, Adix, siema. W ogóle odpisz na Discordzie naszym, nie? Chyba, że pisałeś, to ja teraz nie mogę, bo mój telefon jest kamerą. Jedną z dwóch. Musielibyśmy to na klawiaturze zrobić, wiesz? Swoją drogą ten Steve. Aha. Na klawiaturze, w sensie co? Musielibyśmy na klawiaturze dobiec do Worta i go pokonać. No, to możemy, nie? To tam ustalimy. Bo z tego, że moje sterowanie jest tak pierdzielone, że pad nie działa na moim koncie w Dark Souls 3. Nie wiem, czy one idą, czekaj, muszę zobaczyć. O, ten spadł. Zaraz ty spadniesz. Kurde! Czemu nie zalopujesz? No bo nie zadziałało mi. Dobra. Nie wiem, czy teraz iść, kurczę. Jak myślisz, czat? Iść, zatruty? Idź, idź! Waste estusów trochę, co? Iść, iść, czat. Czat dobrze pokoje. Bo naprawdę, Wakary, demo idzie świetnie. Idź demo, pisze też Maciek. O Boże. Leć demo, leć! No to tam przepaść, to tam polecisz. Nie. Nie? Nie? Czekaj. Zaraz, zaraz polecę pewnie, bo mi się... I teraz tak, chwilę poczekam. Znaczy, Bajburger można unikać skutecznie, tylko... Jest to trudne. Poczekamy na tą truciznę. Jest chwila przerwy. Z tancerką jest świetny flow walki, jeśli chodzi o to. Rytmiczne jest bardzo, nie? Jest bardzo rytmiczne. Ciekawe, czy ja pamiętam ataki, które trzeba, w jaki sposób trzeba je unikać. Jak demo przeszedł dalej na tej macie, niż ja za pierwszym razem na klawie. Pogody? No, pewnie. Putuj kabel. W ogóle tego typu rozwiązanie z kamerką go jest fajne, naprawdę fajne, ale minimalnie kablem ruszysz, jak masz port, na przykład nie, jakoś wyrobiony czy coś, to się rozłączy, nie? Ja mam świeżą obudowę, wszystko. A, no to super będzie. To ci powiem. Zrobię tutorial, jak to zrobić. Byłoby świetnie, bo ja bym przykładowo kierownicę tę. Jakby ktoś mnie kojarzył, to jego partner demo korzystając z przerwy. Ja jestem Ugo na Twitchu jako Ugo Roszczak. Ale jesteś partnerem do grania, jakby co? Tak, żeby nikt nie pomyślał. Tak, partnerem do grania, żeby nie było. It's me, piszę na czacie, jakby ktoś był ciekawy. Ja gram generalnie w Ej, umarłem, Ugo. Zagadałeś mnie. O! Umarłem przez ciebie! It's me. Wszystko zaplanowane. Nie patrzyłeś na swoje HP? No, zagadałeś mnie, kurde! Gościu! Thank you! Upsik. Jakie to matę wezmę. Ja pierdzielę! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.